Dzień dobry! W tym nagraniu chciałbym opowiedzieć o problemie prawdy, a ściślej rzecz biorąc o najstarszych postaciach, najstarszych starożytnych postaciach, w jakich zagadnienie prawdy było ujmowane. Zacznijmy tutaj od zwrócenia uwagi na tę okoliczność, że tradycyjnie w podręcznikach filozofii problem prawdy Ujmowany jest z dwóch kluczowych perspektyw. Po pierwsze, z perspektywy definicji prawdy. Definicja prawdy odpowiada na pytanie o to, co to jest prawda. Ściślej rzecz biorąc, zaś odpowiada na pytanie o to, jakie warunki musi spełniać jakiś sąd, jakieś wypowiedziane przez człowieka stwierdzenie żeby można było to stwierdzenie określić mianem prawdy. I takich definicji prawdy, kluczowych definicji prawdy w historii filozofii powstało co najmniej sześć. Najstarsza z nich pochodzi od Arystotelesa, określana jest mianem klasycznej definicji prawdy, i głosi ona mniej więcej tyle, że prawdziwe stwierdzenie to takie, które o czymś, co istnieje, mówi, że to istnieje, a nieprawdziwe to takie stwierdzenie, które o czymś, co nie istnieje, mówi, że istnieje. Drugi klasyczny, tradycyjny sposób ujmowania problemu prawdy to jest ujęcie go od strony metod dochodzenia do prawdy. Czym innym bowiem jest ustalić, Jakie warunki musi spełniać zdanie, żeby było zdaniem prawdziwym, czym innym natomiast podać metody, za pomocą których dochodzimy do zdań prawdziwych. Ja chciałbym tutaj zaproponować jednak jeszcze inny sposób zajmowania się zagadnieniem prawdy, mianowicie od strony genezy tego zagadnienia. Nie jest bowiem tak, że Problemem prawdy filozofowie zainteresowali się dlatego, że po prostu ciekawiło ich to, że kierowała nimi ogólna poznawcza ciekawość, w toku której podejmowali kolejne zagadnienia z zakresu ontologii, epistemologii czy etyki. W istocie rzeczy w starożytności rzecz miała się zgoła inaczej. Problem prawdy pojawił się na poznawczym horyzoncie człowieka z powodu określonej sytuacji, czy powiedzmy duchowego położenia, w jakim starożytny człowiek się znalazł. W poszukiwaniu rozwiązania pewnego duchowego dylematu, na drodze tego poszukiwania pojawił się problem prawdy. Żeby to dobrze wyjaśnić, chciałbym ci teraz prosić o wyobrażenie sobie pewnej sytuacji. Wyobraź sobie więc, że żyjesz w małej, rolniczej społeczności, zasadniczo odizolowanej od świata. Następnie wyobraź sobie, że ta społeczność, której jesteś częścią, od dawien dawna żyje podług ustalonych reguł, zasad i obyczajów, które wywodzą się z pewnych wyobrażeń na temat natury rzeczywistości, miejsca, jakie w tej rzeczywistości zajmuje człowiek, przyroda i bogowie. I wszyscy w tej wiosce wiedzą, że wyobrażenia te i związane z nimi przekonania oraz obyczaje pochodzą od jakichś tajemniczych, wyższych istot które przekazały tą wiedzę ludziom, wybranym ludziom w postaci różnego rodzaju poetyckich objawień. Więc wyobraź sobie, że żyjesz w takiej społeczności i że to życie toczy się przez kolejne pokolenia dokładnie tak samo, wedle tych samych reguł, reguł których... Nikt nie kwestionuje reguł, które wyznaczają święta, które wyznaczają działania ludzi w różnych porach roku, reguł, które wyznaczają miejsce ludzi ze względu na ich płeć, wiek i zawód w społeczności, reguł, które wyznaczają to, jak rozwiązuje się problemy, które pojawiają się w tej społeczności i wedle tych reguł wszyscy żyją. I wyobraź sobie też, że ponieważ reguły te są po pierwsze odwieczne, a po drugie towarzyszy im przekonanie, iż pochodzą od wyższych istot, reguł tych nikt nie kwestionuje i nikt nie śmie ich kwestionować. W skrócie mówiąc, wyznaczają nam one to, jaki jest świat, jakie jest w tym świecie miejsce każdego człowieka i jak należy żyć a także ewentualnie jeszcze czego się po śmierci można spodziewać. A teraz, idąc dalej, wyobraź sobie, że w pewnym momencie doszło do spotkania między Twoją społecznością, a innymi lokalnymi społecznościami, o których wcześniej nie wiedzieliście. W efekcie tych spotkań doszło do różnych potyczek zbrojnych, ale także wymiany handlowej oraz wymiany informacji. W efekcie tego procesu zorientowałeś się lub zorientowałaś, że te społeczności, z którymi się kontaktujecie, mają zupełnie inne wyobrażenia. Na temat natury rzeczywistości, na temat tego, kim lub czym są siły boskie tą rzeczywistością kierujące, na temat tego, jakie jest miejsce człowieka w tym świecie i co powinien robić. Zaczynasz się więc zastanawiać, skoro w tych innych społecznościach ludzie żyją wedle zupełnie innych reguł. Mają zupełnie inne obyczaje i mają inne wyobrażenie na temat tego, jaki jest świat, to skąd wiadomo, że te wyobrażenia, które ja podzielałam lub podzielałem, są tymi właściwymi? I skąd się bierze ta różnica między ludźmi w wyobrażeniach na temat tego, jaki jest świat i jak w tym świecie żyć? Zastanawiasz się dalej. I zauważasz na przykład, że w tych objawieniach, które były podstawą w obyczajów i przekonań panujących w twoich społecznościach, że w tych objawieniach jest wiele niespójności. Że jeżeli je interpretować na różne sposoby, to można dojść do odmiennych twierdzeń na temat natury rzeczywistości i miejsca człowieka w tej rzeczywistości. Zaczyna się to nie zgadzać. Skąd wiadomo, że to, co jest mi objawione w toku, na skutek od natchnienia poetyckiego, że to zawiera w sobie prawdę, albo skąd wiadomo, ile prawdy do końca zawiera? Kiedy to objawienie pochodzi od istoty wyższej, a kiedy nie? Skąd człowiek ma to wiedzieć? Skąd może mieć pewność? Przecież każdy może powiedzieć, że doznał objawienia. Jakie mamy zatem narzędzia? żeby odróżnić jedno od drugiego. Zaniepokojona lub zaniepokojony tym stanem rzeczy zwracasz się o radę do najmądrzejszych ludzi w Twojej wiosce. Chodzisz od jednego do drugiego i prosisz o rozstrzygnięcie tego dylematu, o podanie narzędzi. I oni na przykład zaczynają się zastanawiać i mówią tak. Ci najmądrzejsi ludzie w Twojej wiosce. Spróbujmy najpierw uchwycić, jaka jest istota rzeczywistości. Zobacz, mówią: świat, który nas otacza, znajduje się w ciągłym ruchu. Wszystko się zmienia. Pory roku następują po sobie, ludzie się starzeją. Jedne rzeczy zmieniają stan skupienia i stają się innymi rzeczami. Wydaje się, że wszystko jest jakoś płynne i zmienne, a jednocześnie wszystko jakoś. Toczy się wedle stałych reguł. U podstaw wszystkiego, co nas otacza, jest jakaś harmonia, jakaś ukryta zasada. Może powinniśmy uchwycić tę zasadę i uchwyciwszy ją, znaleźć odpowiedź na Twoje pytania. Załóżmy, że coś takiego ci powiedzieli. Ale oto ci ludzie, każdy z nich, szukając tej ukrytej zasady, napotyka na zupełnie co innego. Zaczynasz się zastanawiać w związku z tym, czy w ogóle człowiek jest w stanie odkryć prawdę, istotę rzeczywistości, czy też jest raczej skazany na ciągłe błąkanie się i poszukiwanie. Jak podoba Ci się taka historia? Czy wydaje Ci się, że jest prawdopodobna? Ja, ja sądzę, że to mniej więcej wydarzyło się w starożytnej Grecji, gdzie po raz pierwszy pojawił się problem prawdy. Po pierwsze, Grecy byli ludźmi bardzo dociekliwymi i przedsiębiorczymi. Po drugie, podbili prawie cały basen Morza Śródziemnego, w efekcie czego zbliżyli się do innych kultur, innych społeczności, z którymi zaczęli także handlować. Na skutek tej wymiany handlowej zauważyli, że w różnych społecznościach panują zupełnie różne obyczaje, więc te, które oni uważali za słuszne, być może nie są tak samo oczywiste wszędzie. Jaki jest tego powód? Jak przekonać innych do tego, że to właśnie my, w kwestii tego, jaki jest świat, jaka jest natura, jacy są bogowie i czego od nas chcą, że to właśnie my, my mamy rację? Okazuje się, że bardzo ciężko jest to zrobić przekonać. Jednocześnie pojawiają się pierwsi filozofowie, którzy zaczynają sobie zadawać pytanie o esencję tej rzeczywistości. Skoro świat jest jakoś nieprzyjrzysty dla nas, niezrozumiały, bo w różnych miejscach tego świata ludzie różnie ten świat rozumieją, to może powinniśmy właśnie uchwycić tą istotę, zasadę wszystkich rzeczy. Antyczni filozofowie poszukiwali arche, ale problem tkwił w tym, że oni jako te arche podawali każdy zupełnie coś innego dla jednego wszystko było zrobione z wody i ta woda miała jakieś szczególne właściwości ona była substancją podstawą wszystkich rzeczy i przyczyną wszystkich zmian dla innego był to bezkres dla innego powietrze dla jeszcze innego trochę metaforycznie rozumiany ogień dla jeszcze innego połączenie różnych pierwiastków i różnych żywiołów a dla jeszcze innego atomy, niepodzielne drobinki, które w świecie wirują, łącząc się w większe całości, tak powstają rzeczy. Niemiecki filozof tworzący w XX wieku Martin Heidegger badał to, jak pierwsi filozofowie próbowali zrozumieć świat. Za pomocą jakich narzędzi i pojęć. I tenże Martin Heidegger zwrócił nam uwagę na pewną specyficzną właściwość terminu, za pomocą którego antyczni filozofowie określali problem prawdy, pojęcie prawdy. Prawda to po grecku Aleteja. Heidegger zwrócił uwagę, że termin ten jest Pojęciem złożonym. Składa się, pochodzi od czasownika lethe, co znaczy zasłaniać, przesłaniać, do którego dołączony jest przedrostek oznaczający w języku greckim negację, a to po języku greckim przeci, przeciwieństwo, przeciwność. Stąd pojęcie aleteja, które tłumaczymy na język polski jako prawda. Oznacza, gdybyśmy chcieli ten termin przetłumaczyć dosłownie, nieprzesłonięcie. Prawda to nieprzesłonięcie. Zdaniem Heideggera pojęcie to naprowadza nas na źródłowe doświadczenie świata u Greków. Tym źródłowym, duchowym, poznawczym doświadczeniem jest nieprzejrzystość świata. Świat jest tajemniczy. To co prawdziwe jest ukryte. Natura rzeczywistości przed ludzkim poznaniem jakoś się skrywa. Z różnych powodów tak być może jest. Może jest tak dlatego, że jesteśmy niedoskonali. Może jest tak dlatego, że część ludzi ma niewłaściwe, niewłaściwie wykształcone narzędzia poznawcze. A może jest tak dlatego, że prawda Dostępna jest jedynie Bogom. I tak Bogowie ułożyli ten świat, że ludzie mają dostęp wyłącznie do jakiejś jej cząstki. I wyrazem pychy jest pragnienie poznania natury rzeczywistości. Jesteśmy skazani wyłącznie na to, co Bogowie na temat tego świata zechcą nam przekazać. W obliczu takiej sytuacji, Najstarsi Grecy, ta archaiczna kultura grecka wykształciła trzy rozwiązania, trzy odpowiedzi. I o nich teraz opowiem. Pierwsza jest to odpowiedź, odpowiedź o charakterze tradycyjnym, czy powiedzielibyśmy tradycjonalistycznym. A więc odwołująca się do tradycyjnego wyobrażenia relacji między człowiekiem, a Bogami. Wiedza o tym jaki jest świat, jak w tym świecie człowiek powinien się zachowywać, znajduje się w posiadaniu Bogów. I ci Bogowie swoim różnym wybrańcom, jakieś części tej wiedzy przekazują w postaci spływającego na nich poetyckiego natchnienia. O takiej sytuacji opowiada na przykład, Mało znany platoński dialog Ion. Bohater tego dialogu, Ion, jest deklamatorem wierszy Homera. W tym dialogu Platon przedstawia frapujący opis procesu spływania natchnienia. Używa metafory magnesu. Otóż, jeżeli do bardzo silnego magnesu przytkniemy metalowy pierścień tak tam jest to przedstawione to ten pierścień Przejmuje część tej siły magnetycznej, i następnie przykładany do innych żelaznych, mniejszych opiłków, na przykład, też będzie je przyciągał. I podobnie jest z natchnieniem. Najpierw to natchnienie spływa na Homera. Homer przekazuje to, co czuje, to, co słyszy, to, co na niego spływa, i przekazuje w postaci wierszy i epopeji. Następnie to Przechodzi na osobę deklamującą Homera to natchnienie, a wreszcie na słuchaczy. Jest to przekaz, który ma charakter duchowo-emocjonalny. Odpowiedź tradycyjna w związku z tym starożytnych Greków jest taka, że prawda to jest pewnego rodzaju uniesienie, łączność z tym pierwotnym natchnionym przekazem. Trzeba wejść w określony stan, w określony trans i. Dobra recytacja wprowadza nas w ten stan. So Sokrates w dialogu Ion reprezentuje stanowisko krytyczne wobec tego podejścia, albowiem drążąc to, co wie Ion, wykazuje mu na drodze kolejnych pytań, że przecież Ion nie może mieć pewności, czy Homer głosi prawdę. Albowiem przecież Ion nie zna się na wszystkim, a Homer mówi i o wojaczce, i o rolnictwie, i o przyjaźni, i o powożeniu koni e, i o polityce. O wszystkich tych tematach mówi Homer, a na żadnym z tych tematów przecież Ion się jako żywo nie zna. Skąd więc wie, czy przekazuje prawdę, czy nie, czy nie przekazuje prawdę, Przecież samo. Uniesienie, w jakim wygłasza to, co wygłasza, nie może być dowodem na to, że mówi prawdę. I to naprowadza nas na drugie stanowisko, stanowisko sokratejskie, który to Sokrates z jednej strony wskazuje na konieczność empirycznego doświadczenia w danej dziedzinie, która jest przedmiotem wykładu poetyckiego, a z drugiej strony formułuje wymóg weryfikacji logicznej wszystkiego, co jest głoszone. Jeżeli poeta. Stwierdza dwa zdania, które, i które są ze sobą sprzeczne, to, to jest dowód na to, że co najmniej jedno jest nieprawdziwe. W ten sposób Sokrates pokazuje, że źródłem przekonań prawdziwych jest doświadczenie i logika, a nie boskie natchnienie. I to jest drugie, druga odpowiedź, którą starożytni wypracowali. Wreszcie mamy odpowiedź trzecią odpowiedź sofistów. Którzy uważali, że prawda nie istnieje, że człowiek nie posiada narzędzi, za pomocą, za pomocą których mógłby ustalić, co jest, a co nie jest prawdą. Sowiści byli wędrownymi nauczycielami i, wędrując od polis do polis, odkryli, że ludzie nie tylko mają różne poglądy na temat tego, co etyczne. Na tego, co słuszne, wedle jakich obyczajów postępować, jak powstał świat, czy istnieją bogowie, czy nie istnieją bogowie i jacy to są bogowie. Ludzie zasadniczo różnią się także w postrzeganiu najbardziej podstawowych, empirycznych faktów na temat rzeczywistości. Każdy z nas jest inny, każdy z nas trochę inaczej odczuwa i postrzega rzeczywistość. Nie ma dwóch takich samych ludzi, którzy widzieliby świat dokładnie tak samo. Dlatego, ile ludzi, tyle prawd. I to właśnie głosi słynna. Zasada Protagorasa, mówiąca o tym, że określana mianem homo menzura, i mówiąca, że miarą rzeczy jest człowiek. Tych, które istnieją, że istnieją, i tych, które nie istnieją, że nie istnieją. Przy czym Protagorasowi nie chodzi o człowieka zbiorowego, tylko indywidualnego. Każdy z nas z osobna jest własnym kryterium prawdy. Prawdziwe jest to, co mnie się wydaje prawdziwe nieważne co się wydaje innym ludziom. I to było trzecie, oryginalne, źródłowe źródło z tych najstarszych stanowisk w stosunku do zagadnienia i problemu prawdy.